Wakacje to idealny moment na przeprowadzenie zarówno małych, jak i większych remontów w placówkach oświatowych. W Lubinie poważne zmiany szykują się w wybranych szkołach podstawowych i przedszkolach. W przedszkolu numer 1 jest duży remont holu i szatni. W przedszkolu numer 5 jest remont placu zabaw z odwodnieniem budynku. W przedszkolu numer 9 są remontowane tarasy. W przedszkolu numer 9 jest wymieniany ponadto system monitoringu. By podczas upalnego lata zapewnić komfort przedszkolakom, w placówkach montowana jest także klimatyzacja. W tym roku dodatkowe urządzenia zamontowano w przedszkolu miejskim numer 7. Część szkół podstawowych w Lubinie również jest właśnie remontowana. Niektóre sale są ponadto doposażane. Największe zadania obecnie realizowane to jest wymiana sieci komputerowej w szkole numer 12. W szkole numer 10 będzie robiona sala językowa nowa oraz remont szatni w bloku sportowym. W szkole numer 5 będą remontowane schody. Drobne prace kosmetyczne, takie jak malowanie sal, są realizowane niemal we wszystkich szkołach na terenie Lubina. Urząd Miejski przeznacza na ten cel w sumie ponad 1 000 000 zł. Jak zapewnia Andrzej Pudełko, naczelnik Wydziału Oświaty w lubińskim magistracie, część uczniów może we wrześniu nie poznać swoich dawnych sal.